Halo, halo, ha. Cześć. To są 3 minuty. O, ja nazywam się Kaja Klimek, czyli Kajutex. I w tym formaciku opowiadam o książkach albo komiksach, które w ostatnim czasie zrobiły na mnie duże wrażenie. I nie inaczej będzie dzisiaj, bo właściwie ta pozycja, z którą dzisiaj się tutaj spotykamy, to rzecz właściwie niewielka. 140 stron. Można to przeczytać właściwie w godzinę, dwie, jeśli ktoś czyta dosyć szybko. Ja jednak zalecałabym, żeby to odmierzać, żeby sobie to dawkować, bo tym lepiej rezonuje. Ale do rzeczy, cóż to za książka? To Niebieska Księga z Nebo, autorstwa Manon Stefan Ross, wydana przez wydawnictwo Pauza, za które serdecznie trzymam kciuki, bo to naprawdę jest przepiękna inicjatywa, w której wyszło dużo ciekawych książek w ostatnich latach. A ta książka w tłumaczeniu Marty Listewnik, w ogóle bardzo interesująca już jest sama okładka, jak widzicie. Do tego w ogóle tego rodzaju rzeczy. Ja lubię jednak książki jako tutaj autorka, jako obiekty materialne również. I to jest bardzo niesamowita historia. Serdecznie dziękuję Szymonowi za to, że ją polecał u siebie na Facebooku, bo pewnie bym nie zwróciła na nią uwagi. A jest to właściwie trochę apokaliptyczna, trochę postapokaliptyczna opowieść o matce i dwójce dzieci, którzy żyją w Walii. I to jest bardzo też ciekawe, że miejscem akcji jest Walia tej książki. Dowiadujemy się dosyć sporo o literaturze walijskiej na tych 140 stronach. I właściwie opowieść jest o tym, nie zdradzając tutaj zbyt wiele, co się właściwie wydarza. Jest trochę to takie pytanie, które dla mnie jest bardzo bliskie w tym momencie, bo jest styczeń 2020 roku, świat się 2021 roku już, przepraszam, świat się zmienia wokół nas. Powoli ustawiamy się w kolejkach do szczepionki na koronawirusa i wszystko wróci do owej normy. Tylko czym ta norma jest i czy właściwie te wszystkie zmiany, które zaszły na przestrzeni roku 2020, to są zmiany, które chcielibyśmy odwrócić, czy chcielibyśmy uczynić je częścią naszego życia, a może byśmy chcieli, żeby to, jak jest teraz, było w pewnym sensie nową normalnością. Te wszystkie rzeczy tutaj wybrzmiewają jak dzwon. Jest to też opowieść oczywiście o rodzinie, też o świecie, który się zmienia pod wpływem no, zmian takich nieodwracalnych właściwie, klimatycznych i nie tylko, apokaliptycznych wręcz. No niesamowita sprawa. Strasznie dużo wątków do przekminiania, że tak powiem. Także serdecznie Wam polecam tę książkę. Sięgnijcie po nią na początku tego 2021 roku, bo wydaje mi się bardzo taką adekwatną literaturą na ten moment. A poza tym czyta się ją bardzo szybko, a to też ma znaczenie, bo dzięki temu możemy przeczytać książek więcej. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!